Dzień dobry Państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy jak zwykle do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o to wszystko, co dzieje się na Mazowszu i z przyjemnością Państwa informujemy nie tylko o tym, co można znaleźć w Warszawie, ale w różnych miejscach Mazowsza i zapraszamy nie tylko mieszkańców Mazowsza, ale oczywiście całej Polski. Ja się nazywam Katarzyna Borowiecka i razem z ekipą Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przygotowujemy dla Państwa w naszym specjalnym studiu te polecenia i rozmowy. Chociaż dzisiaj zostajemy w Warszawie, zostajemy między innymi na ulicy Koziej, ale nie tylko, to się zaraz wyjaśni, bo z wielką przyjemnością witam w naszym programie gościa, Paweł Płoski, dyrektor Muzeum Karykatury. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. To jest jedna z Pana funkcji oczywiście, ale dzisiaj rozmawiamy o Muzeum Karykatury imienia Ryka Lipińskiego. I zanim się zagłębimy w program i w to, co dzieje się w Muzeum Karykatury, które no, bardzo prężnie nas zaprasza i kusi różnymi fantastycznymi wydarzeniami, to chciałam Pana zapytać właśnie tak ogólnie bardziej o Pana wizję tej instytucji, bo też mam wrażenie, że odkąd Pan objął urząd, że tak powiem, to trochę inaczej zaczęliście też patrzeć na to wszystko, co się współcześnie dzieje, jeśli chodzi o ten świat rysowany, że tak powiem. Bo nie tylko oczywiście ta karykatura z nazwy jest tutaj przedmiotem Waszych zainteresowań. To prawda, to było też myślenie samego miasta o tym, żeby Muzeum Karykatury zaczęło otwierać się też przede wszystkim na komiks, żeby dostrzec tę olbrzymią zmianę, jaka nastąpiła w komunikacji rysunkowej, w twórczości rysunkowej, która już nie dotyczy tylko właśnie karykatury, żartu rysunkowego. I nasze myślenie idzie w kierunku takim, żeby Muzeum Karykatury zajmowało się i humorem, i komiksem, i ilustracją, i też w jakimś stopniu projektowaniem graficznym. Mam poczucie, że taka olbrzymia zmiana, która się dokonała w myśleniu o tych sferach w ostatnich przynajmniej dwóch dekadach, może znaleźć odzwierciedlenie w Muzeum Karykatury, w jego programie, w otworzeniu się na rozmaite inne wątki i poniekąd z jednej strony to są takie nowe obszary, w które chcemy wejść, które chcemy rozpoznać, pokazywać wokół nich wystawy, ale z drugiej strony też mam takie myślenie i tak sobie czasem myślę o muzeum, że powinno być muzeum popkulturalnym. Mhm. To znaczy, że Muzeum Karykatury może być trochę bardziej pop, może być bardziej niezobowiązujące, nie czuć się do końca jako takie seriożne, poważne muzeum działające według ustawy o muzeach, z radą muzealną, z kolekcją, że programowo możemy wejść w taką przestrzeń, która w Warszawie nie jest za bardzo eksplorowana. Tak, i to już oczywiście widać w propozycji. No, pewne wystawy już się zamknęły, ale ja bym powiedziała, kiedy Pan mówił o tym zainteresowaniu komiksem i o tym, że... No bo być może też warto powiedzieć, że ten rysunek satyryczny miał swój czas i to była bardzo ważna przestrzeń komentowania rzeczywistości, ale to się właśnie trochę zmieniło i być może te akcenty trzeba trochę przestawić teraz. Ale z kolei kojarzy mi się pewne połączenie właśnie komentarza współczesności w wykonaniu Rafała Skarżyckiego i Tomasza Leśniaka w takim cyklu Polska mistrzem Polski, który jest jednocześnie no właśnie satyrą, ale to jest też pasek komiksowy bardzo często. I to właściwie się nieustająco miesza i to jest też w tym fascynujące, że właściwie nie musimy się bardzo ściśle trzymać gatunków, że tylko rysunek z dymkiem to jest komiks, tak. albo coś jest żartem, karykaturą, a coś nie jest. I z tego staramy się korzystać, z tej możliwości chodzenia w różnym kierunku i w związku z tym między innymi dlatego zdecydowaliśmy się zrobić wystawę dla dzieci wokół Koziołka Matołka, bo to z jednej strony i klasyka polska. Można pofikać, zachęcam. Fikają także dorośli czasem. Natomiast to jest skorzystanie z wielkiego dorobku polskiej ilustracji, prekursorskiego dzieła dla polskiego komiksu. Właściwie okazuje się, że elektorat Koziołka Matołka jest nieprawdopodobnie szeroki. To znaczy, wciąż się odradza. Wciąż się odradza i mamy też poczucie, że pomysł na tę wystawę, żeby właśnie skierować ją do najmłodszych, którzy dzisiaj często nie znają Koziołka Matołka albo idzie gdzieś obok, to znaczy wiedzą, ale nie wchodzą zbyt głęboko,
I pomyśleliśmy, że to sentyment powinni odczuwać rodzice czy dziadkowie, którzy przyprowadzą dziecko, które się ma pobawić w kontekście Koziołka Matołka i posłuchać tej historii. I mamy poczucie, że to się sprawdza. Zainteresowanie wystawą jest duże. Nawet już się odzywają dyrektorzy z instytucji w miastach w Polsce, że a może byłaby szansa gościć tę wystawę, te zabawy, żeby Koziołek przyjechał. Zanim wróci do Pacanowa, jak będzie. Rozumiem. No, w Pacanowie jest cały czas, tam Europejskie Centrum Bajki działa bardzo prężnie i jest niezwykle bogate, jeżeli chodzi o ofertę, o możliwości spędzenia czasu. Kudy nam do Pacanowa, ale my właśnie zalecamy drogę do Pacanowa i tym etapem jest nasze muzeum i Warszawa. Ale też bardzo zboczę trochę z naszej takiej ścieżki, którą będziemy szli w tej rozmowie, ale obserwuję i media społecznościowe muzeum, i pańskie media społecznościowe, i widziałam, że ostatnio pan też zachęca do tego, żeby na przykład odwiedzić w Gdańsku wystawę Misia Uszatka z rysunkami Rychlickiego, które pięknie pokazywały tę postać w książkach, więc to jest też taka sieć, mam wrażenie. Trochę nam zależy na tym, żeby w też komunikowaniu tego, co się dzieje, raczej łączyć się i dzielić, i nie traktować siebie na zasadzie nasza chata z kraja. To, że zauważamy, że ktoś coś robi w tej dziedzinie, która nas interesuje, to tylko nas wzajemnie może wzmacniać, bo co w Gdańsku, co w Warszawie, co w Pacanowie, w gruncie rzeczy nie konkurujemy ze sobą. Jeśli coś, to pracujemy nawzajem na siebie i na temat, którym się zajmujemy. I przyznam się, że właśnie w mediach społecznościowych staramy się wyławiać takie inicjatywy, dostrzegać, podpromowywać, lajkować, żeby był wokół tego jakiś ruch, żeby też rodziła się jakaś wzajemna sympatia, choćby na poziomie twitterowych czy instagramowych kont rozmaitych instytucji czy ludzi początek. Z branży. A przyznam się, że sam ze zdumieniem dostrzegałem, korzystając z internetu jeszcze jak nie pracowałem w muzeum, jak późno do mnie docierają pewne informacje, że puszczenie czegoś, że polajkowanie, puszczenie dalej bywa istotne, żeby ta informacja gdzieś krążyła. Tak, teraz właśnie w ten sposób się te informacje najszybciej przedostają do naszej świadomości, więc zachęcam Państwa bardzo do tego, żeby na przykład znaleźć Muzeum Karykatury na Twitterze albo na Facebooku. No, my też oczywiście, Dzieje się na Mazowszu, będziemy Państwa informować, ale oczywiście te media społecznościowe to jest to miejsce, w którym teraz bardzo wiele się dzieje, a właściwie bardzo wiele się mówi o tym, co się dzieje. Ale wracając na naszą ścieżkę, będziemy oczywiście pewnie jeszcze z niej zbaczać, tej głównej, ale no, wspomniał pan o tej wystawie, która teraz do połowy marca mniej tak więcej, jest. Prawda? Fikaj z Koziołkiem Matołkiem, i to jest wystawa, która się cieszy dużym powodzeniem. I wspomniał pan o tym, że inne miasta się interesują i pytają o to, czy wystawa mogłaby do nich przyjechać, ale już była taka wystawa u państwa, która zaczęła podróż, więc proszę trochę powiedzieć o tym, co się w ostatnich miesiącach kilkunastu wydarzyło w muzeum, co by pan wymienił z takich rzeczy, które no, są jakimś takim sztandarowym pomysłem na działalność muzeum. Pracuję pan w muzeum. Wie pewnie, o której ja wystawię w szczególności chciałabym, żeby pan powiedział. Dochodzę i proces myślowy trwał mnie dłużej, natomiast pracuję w muzeum od roku, od stycznia 2022 roku i właściwie... No to gratulacje, rocznica. Bardzo się cieszę i w ogóle to też jest rocznica pierwszej rozmowy o wystawie o Koziołku Matołku. Mm-hmm. 11 stycznia przyszedł Witold Tchórzewski, który tworzy swoje prywatne Muzeum Koziołka Matołka i powiedział, może byśmy coś zrobili na 90-lecie. I po roku mamy wystawę i mamy prawdziwy hit, jeżeli chodzi o propozycje, które w ostatnim czasie oferowało Muzeum Karykatury. Natomiast no już wiosną zeszłego roku udało nam się przygotować w dzikim pędzie i z nakładem sił i środków dużych wystawę Patrzę, czuję, rysuję, której kuratorką była Kinga Dunin, a drugim kuratorem Michał Rzecznik. Próba pokazania tego, co się dokonało w polskim rysunku, właśnie satyrycznym, żarcie rysunkowym w ostatnich latach, rysunku, w którym też pojawiły się autorki, rysowniczki, co
w latach świetności rysunku satyrycznego i karykatury nie było regułą. Na palcach jednej dłoni możemy wymienić główne twórczynie. A tutaj dokonał się prawdziwy przewrót i wystawa próbowała uchwycić to, co się dokonało. Takie ważne nazwiska rysowniczek z ostatniej co najmniej dekady, czyli Małgorzata Halbert, Matylda Damięcka, Magdalena Danaj, Psie Sucharki, Paplalala, Monika Szydłowska na emigracji, Szarosem, rozmaite kobiece opowieści o polskim społeczeństwie, o Polsce. I to są opowieści kobiet, którym internet właśnie dał możliwość, żeby zaistnieć. Tak jest. I to pół żartem mówiliśmy, że ta wystawa to jest drukowanie internetu i właściwie polegało to na drukowaniu, bo nie mieliśmy tam oryginału, więc właściwie to była wystawa planszowa, ale na tyle ładnie i zgrabnie zaprojektowana, że tego się nie odczuwało. Natomiast to była wystawa, która też wyznaczyła taki kierunek muzeum ku współczesności i ku takim przemianom i takim działaniom, które nie do końca były wcześniej dostrzegane właśnie całego tego przewrotu internetowego, funkcjonowania rysunku w internecie, nie obrażania się na to, że się zmienił sposób funkcjonowania rysunku i żartu, że właściwie to, co jest teraz najbardziej chyba takie dojmujące w jakimś stopniu, to, że twórczość rysunkowa i żartobliwa to jest właściwie działalność prywatna. Mhm. Większość tych twórczyń robi swoje żarty, swoje rysunki, te, które pokazywaliśmy na wystawie, w ramach, powiedziałbym, działalności chałupniczej, domowej, pewnego dzielenia się swoim doświadczeniem, swoim opisem rzeczywistości, a nie są to prace, które są publikowane w prasie, czy choćby na portalach internetowych. Tak. I w ten sposób z jednej strony nasi widzowie, widzki mieli poczucie, że gdzieś to kiedyś widzieli, ale z drugiej strony niektóre rysunki były tak dawno, tak wiele było tego, że to była też podróż trochę w niedaleką przeszłość, a czasem też podróż w swoje emocje, bo to, co też jest chyba istotne w tym, co się zmieniło w odbieraniu rysunku, to fakt, że widzowie, widzki mówią to o mnie, nie śmieją się z kogoś na zasadzie szyderstwa, ironii, raczej mają poczucie, że się przyglądają w tych rysunkach i to też mocno zmieniło się w istnieniu i funkcjonowaniu żartu rysunkowego, czy właśnie karykatury. I tą ścieżką chcemy podążać, choć oczywiście ścieżek jest mnóstwo, bo z jednej strony właśnie Patrzę, czuję, rysuję okazało się wystawą, która też cieszyła się sporym zainteresowaniem. Koziołek to przebił, ale Patrzę, czuję, rysuję okazało się wystawą, która weszła w Polskę i została dostrzeżona. Mieliśmy wiele wdzięcznych komentarzy, czasem też złośliwych komentarzy, po co takie rzeczy pokazywać. Natomiast nawet bardzo sobie ceniłem tą wściekłość niektórych co bardziej konserwatywnych widzów, bo pomyślałem, że o to chodzi w Muzeum Karykatury, żebyśmy jednak wzbudzali jakieś emocje. Jeśli śmiech, to serdeczny, jeśli złość, to taką żywą, że dostaliśmy zero gwiazdek na Google'ach. I właściwie myślałem sobie, że może tak powinno być, że muzeum powinno mieć dwie gwiazdki na Google'ach, bo będzie mnóstwo głosów pozytywnych i mnóstwo negatywnych. No ale to chyba o to chodzi właśnie, żeby budzić emocje i jakieś reakcje faktycznie. I ta wystawa temu służyła. Z drugiej strony właśnie rozwijamy teraz mocno działalność w stronę komiksu. To przyszły rok będzie zdecydowanie komiksowy w Muzeum 2024, a jeszcze mamy 2023, kiedy sięgamy po z jednej strony wielkie dziedzictwo rysunku, to znaczy Eryk Lipiński czy Bohdan Butenko. Z drugiej strony w Lęgrenówce będzie nieduża wystawa Marka Raczkowskiego we współpracy z Fundacją Przekroju, a na jesieni mamy nadzieję, że kolejny taki ciekawa propozycja łapiąca trochę współczesność, czyli humor lat 90.
Współczesność, ja mówię to... Zamierzchła przeszłość, panie dyrektorze, lata 90. Właśnie, ja mówię z własnej perspektywy, że to mi przypomni pewne rzeczy, ale tak, to już będzie wystawa historyczna, ale chcemy też na tej fali zainteresowania 90-sami sprawdzić, co, z czego się śmialiśmy, co nas weseliło w latach 90. w tej pierwszej dekadzie transformacji. To są takie kierunki, którymi teraz podążamy. Trochę myślimy o ilustracji, ale pomysłów wiele, a przestrzeni mało i się... Już to nazwisko, które pan teraz wymienił, czyli Lipiński, Butenko i Raczkowski, to jest coś, co z pewnością zwróci państwa uwagę i zapamiętają państwo, żeby zaglądać i żeby informować samych siebie o ofercie Muzeum Karykatury, ale Lengrenówka to jest ta nazwa, która padła. I jeszcze zanim wejdziemy w bardzo konkretne zapowiedzi, to chciałam, żeby pan o tym miejscu opowiedział, bo to jest nowe miejsce. Lengrenówka działa prawie od roku. Hucznie otworzyliśmy ją w czerwcu zeszłego roku, ale trzeba wyjaśnić, co to. Otwarta pracownia Muzeum Karykatury, dawne mieszkanie i pracownia Zbigniewa Lengrena, stąd nazwa. Przez ostatnie kilka lat było remontowane, przygotowywane jako taka przestrzeń edukacyjna, przestrzeń spotkań, przestrzeń małych wydarzeń muzeum. I od roku już rozwijamy tam działalność warsztatową i to się cieszy coraz większym zainteresowaniem. Widać wyraźnie, że brakowało takiego miejsca, które zajmuje się rysunkiem, komiksem, uczy komiksu. I mamy coraz szerszą, wdzięczną publiczność, która wraca na nasze warsztaty. Mamy też fachowców, którzy idą na warsztaty innych fachowców. Mhm. To też jest dla nas satysfakcja, bo mamy poczucie, że tworzy się jeszcze taka środowiskowa sytuacja wokół Lengrenówki. No i właśnie Lengrenówka jest takim miejscem, gdzie z jednej strony edukujemy, organizujemy warsztaty, z drugiej strony chcemy robić małe wydarzenia artystyczne, czyli modne pop-upy i krótkie weekendowe wystawy, które będą rzucały snop światła na ciekawe zjawiska rysowników, rysowniczki. W marcu szykujemy wystawę Dziewczyny na skraju spektrum. Tu parę osób nam radziło, żeby tę rysowniczkę pokazać właśnie osobę z niepełnosprawnością, z autyzmem, która rysuje. Robimy też takie działania właśnie, które nie mamy miejsca w głównej siedzibie, mm-hmm. która jest maleńka, ale jednocześnie tam trwają duże, przekrojowe wystawy, a Lengrenówka pozwala nam reagować, dostrzegać tak. to, co się dzieje na bieżąco. I mamy wrażenie, że to działa. Niektórzy już dostajemy sygnały, że jesteśmy pozytywnie odbierani, że ktoś tam w zupełnie innym miejscu pisze ulubione miejsce Lengrenówka. 5 gwiazdek na sytuacji. Google. Dziękuję. Natomiast w przypadku Lengrenówki to coraz intensywniej tam pracujemy, różnorodnie. No cały czas marzymy, żeby uruchomić tam taką całodzienną działalność coworkingową, ale tu jeszcze potrzebujemy ludzi, którzy będą tam siedzieć i przygotowywać, ale na razie rozwijamy to, jeżeli chodzi właśnie o warsztaty, drobne eventy artystyczne. To się dzieje, to się sprawdza i buduje też rozmaite nowe kontakty, nowe środowiska, które do nas przychodzą. Nie da się wszystkiego od razu zorganizować. Poza tym te pomysły pewnie przychodzą do głowy stopniowo, ale warsztaty komiksowe, warsztaty jeśli chodzi o rysunek, jeśli chodzi o scenariusz, tak. bo widziałam na przykład między innymi właśnie nazwisko Rafała Skarżyckiego. Tak. Odbywają się też wykłady Fakultet Humoru. Tak. To jest coś, co serdecznie państwu polecam, bo one się odbywają także online'owo, tak. prawda? A potem po jakimś czasie trafiają zapisy. Rozmaicie bywa, bo teraz powstaje nasza wykładowa, fakultetowa superprodukcja w wykonaniu Macieja Łubieńskiego. To będzie Historia Humoru i tam będzie się działo. Sami jesteśmy podekscytowani tą produkcją, bo zatrudniamy do niej dwóch aktorów jeszcze, oprócz samego wykładowcy. Natomiast od listopada mieliśmy już wykłady profesor Magdaleny Kamińskiej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza o memach.
Bo to też jest nieustające pytanie, wracające w kontekście Muzeum Karykatury. Kiedy memy? Na razie załatwiliśmy to wykładem. A potem będziecie znowu musieli drukować internet. No tak, to jest. To jest albo musimy zrobić taką wystawę, na której muzeum będzie produkowało swoje. Mm-hmm. Bo żeby się wpisać w ten rodzaj, w sposób i logikę działania tego medium, jakim jest mem. Natomiast potem był Michał Sufin, który mówił o kabaretach i to był też wykład o Kiepskich, więc staramy się też zajmować szeroko pojętym humorem. Tak. I tym, co ma wzbudzać uśmiech, śpieszyć, bawić, a czasem wyszydzać, ale mamy poczucie, że to właśnie jest taka rola muzeum, żeby zwracać uwagę na zjawiska trochę marginalne z punktu widzenia historii sztuki, a jednocześnie w swoim czasie wzbudzające mega emocje, bo karykatura, rysunek, kabaret to były rzeczy, które no wtedy, kiedy dani twórcy tworzyli, no to oni byli w centrum. Tak. I z tym, jak to przemija, jest też związane moje takie pytanie, które co jakiś czas ponawiam, czy zbiory Muzeum Karykatury są w ogóle śmieszne. To znaczy, na ile ta twórczość się starzeje, na ile jest uniwersalna i ponadczasowa, na ile wietrzeje kontekst polityczny, mhm. społeczny, na ile, i widać, że niektórzy rysownicy tego testu nie przechodzą, bo tworzyli tu i teraz w kontekście polityki wydarzeń, które stają się kompletnie nieczytelne. A z drugiej strony Zbigniew Lenngren czy Haga, tacy twórcy, których czas się nie ima. To ja teraz pozwolę, żeby pan trochę odpoczął i przypomnę państwu, że wkrótce się ukazuje książka Agaty Napiórskiej o Hannie Gosławskiej-Lipińskiej, Haga, więc myślę, że muzeum też to odnotuje. Muzeum jest patronem tej książki właśnie. I staramy się właśnie wchodzić w rozmaite koalicje i współpracę. I współpraca przy tej książce nas bardzo ucieszyła, szczególnie, że właśnie my mamy jubileusz 45-lecia muzeum. W marcu jest wystawa założyciela Eryka Lipińskiego, którego pierwszą żoną była właśnie Hanna Gosławska-Lipińska, słynna Haga, więc to się wszystko tak pięknie zaplata, a przy wystawie współpracujemy z Zuzanną Lipińską i Tomkiem Lipińskim, więc cieszy nas, że tyle jest takie wzmożenie wokół Lipińskich. No mnie też to bardzo cieszy, że wreszcie ta książka się. Tak, że wreszcie ta książka się ukazuje i bardzo na nią czekam, ale teraz myślę, że powinniśmy już przejść też do tego, czy państwo przygotowali jakieś atrakcje na ferie zimowe? Na ferie zimowe nie. Ale jest Koziołek Matołek. Jest Koziołek Matołek, który, to jest największa atrakcja. Który jest największą atrakcją i dla młodych widzów jest naszą propozycją, która akurat tak została przez nas wymyślona, żeby w ferie się wpasować, bo nie mamy zimy w mieście. Tu od razu zdradzę, że szykujemy się z latem w mieście na najbliższe wakacje, na najbliższy lipiec i tu będziemy mieli jakąś ofertę warsztatową właśnie dla szkół, które w tej akcji biorą udział. Natomiast Koziołek Matołek i te przedziały czasowe od 13.30, 15.30 są wolne i serdecznie zapraszamy i jest gdzie spędzić czas. Mamy poczucie, że mieliśmy taką wątpliwość, czy należy taką wystawę robić, takie wydarzenie zimą, kiedy dzieci są okutane, spodnie dodatkowe, grube kurtki, buty, czapki, szaliki, ale okazało się, że aura na zewnątrz jest na tyle przykra, że właśnie możliwość wejścia w świat Koziołka Matołka, mimo tego, że trzeba się rozkutać i musieliśmy przygotować specjalne szafki na buty dziecięce, takie jak w przedszkolach, żeby to wszystko jakoś ogarnąć w naszym niewielkim foyer, ale to się sprawdza, bo w czasie, kiedy nie działają typowe place zabaw, to taka możliwość spędzenia 2 godzin z Koziołkiem Matołkiem jest przyjemna i
Tak, to jest nasza oferta na ferie. To jest fantastyczna oferta na ferie, a marzec pod znakiem Eryka Lipińskiego i wtedy spotykamy się również w Muzeum Karykatury. Panie dyrektorze, czy możemy się tak umówić, że jeśli chodzi o następne propozycje Muzeum Karykatury po tej wystawie Eryka Lipińskiego i o to, co się będzie działo w roku 2024, to po prostu spotkamy się za jakiś czas tutaj, w tym miejscu, gdzie dzieje się na Mazowszu i będziemy dalej rozmawiać. Z największą przyjemnością, szczególnie, że właśnie mamy satysfakcję z tego, że i dzięki Muzeum Karykatury dzieje się więcej na Mazowszu. Tak, bardzo się z tego cieszymy. Paweł Płoski, dyrektor Muzeum Karykatury, bardzo Państwu dziękuję, bardzo Panu dziękuję. No i oczywiście proszę szukać, a to jeszcze Panie Dyrektorze, proszę powiedzieć, przypomnieć adres mailowy. Strona www.muzeumkarykatury.pl, adres mailowy info@muzeumkarykatury.pl. Tam można napisać i wszelkie odpowiedzi się uzyska, także poprzez media społecznościowe. Na bieżąco jesteśmy w stanie odpowiadać. Mam nadzieję, że będziemy odpowiadać pełnym głosem, ale nie takim przeziębionym, jak wybaczcie Państwo. Tym bardziej dziękuję, że pan przyszedł i opowiedział. A pod ten adres mailowy Państwo na przykład mogą kierować zapytania, z jak dużą grupą dzieci można przyjechać na wystawę Fikaj z Matołkiem, Koziołkiem Matołkiem. No i obiecuję, że będziemy się dalej interesować tym, co w Muzeum Karykatury i w Lengrenówce się dzieje, ale również o innych rzeczach będziemy Państwu opowiadać regularnie. Dzieje się na Mazowszu. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.